Przed wami szyderczy skrót filmu o wyprawie po trójząb Posejdona, który może zdjąć wszystkie klątwy oprócz tej z gównianymi sequelami. A teraz wdepniemy na widły w wodzie. No, God, please, no! Gdzieś na Instagramie Posejdona mały Indiana Jones zbiera Fantę na wyprawę i wychodzi, gdy kamerzysta przekazuje kamerę ćmie, po czym Henry wypływa na morze, przywiązując sobie do giry worek kamieni, który wyrzuca za burtę. Zaczyna się trochę mrocznie. Nurkując na pokład latającego Holendra, z którym się wynurza, po czym zjawia się jego zgrzybiały pierdziel, którego przekonuje, że klątwę może znieść widelec Posejdona, ale Will odpowiada, że to tylko legendy. Bo dlaczego miałby wierzyć w coś takiego po czterech poprzednich częściach? Więc daje Smarkowi swój naszyjnik, żeby miał mu co oddać na koniec filmu i parkuje furę z powrotem na dnie, gdy Henry wraca do łodzi. W sensie tej do pływania. A 9 lat później, już jako pokładowa Wise'a na statku brytyjskiej marynarki, zauważa we wstecznym lusterku, że gonią piratów prosto do diabelskiego trójkąta. Mówimy o jednej lasce i dwóch typach? Więc próbuje ostrzec takogłowych, dzięki czemu dostaje strzał na mordę i rezerwację w celi, a gdy wpływają na dwa baty, zauważają wrak jakiegoś statku, z którego biegnie do nich wodą cała załoga. Totalnie zdeptali najlepszy trik Jezusa. Więc walą z armat w statek widmo, ginąc na pokładzie od scyzoryków i zacięć papierem, gdy nagle pojawia się kapitan Salazar, którego tak o głowy pyta, czym jest, na co odpowiada: I'm Batman. I go dusi. Ale Batman podobno nie udusza. A później schodzi do Henryka, obok którego zupełnie niechcący leży list gończy z Paroła. Kto go tam mógł położyć? Ja nie wiem. Więc pyta gówniarza, czy go szuka, bo siedząc w celi ewidentnie wygląda na poszukiwacza, a gdy zatwierdza, ślamazar tłumaczy mu, że potrzebuje kompasu Jacka, żeby uwolnić siebie i załogę od klątwy. Aha, nikt nie pytał. A jak już znajdzie wróbla, to niech mu przekaże, że niebawem się uwolni i go zajebę. Bo zawsze warto kogoś uprzedzić przed zabójstwem, ale sam mu tego nie powie, bo martwi głosu nie mają. Jesteś martwy i właśnie wszystko wyśpiewałeś, hipokrytesie. A tymczasem jakaś Karyna skazana na śmierć za czary Mary sprytnie uwalnia się z celi i natychmiast biegnie do najbardziej zaludnionej części miasta, gdzie jest najwięcej straży, bo logika jest głupia. I gdzie trwa właśnie otwarcie nowego banku z super bezpiecznym sejfem, w którym siedzi już Jacek z Parą i żona burmistrza, a gdy padają strzały, kunie załogi ściągają sejf razem z całą budą i Sparrowem, bo fizyka jest dla prawiczków. Gdy Karyna dociera podwoziem do centrum Kopernika, na którym widnieje tabliczka o zakazie wstępu dla psów i kobiet. A co wam psy zrobiły? Gdzie bezczelnie łapie za lunetę typa i chce kupić chronometr, ale waginosceptyk celuje do niej z kapiszona, na co niuńka reaguje ekstremalną pracą klatki piersiowej. Jej bimbały mają oddzielne płuca? Gdy w międzyczasie Jacek dala się z budy i zupełnie przypadkowo do niej dołącza, robiąc jej później Assassin's Creed'a, dzięki czemu ucieka strażom. Strzelili, spojrzeli, zrobili wszystko co mogli. A Jack wraca na budę i po odjęciu nadwagi wskakuje na safe, który jak się okazuje jest pusty, bo wszystko pogubili, więc załoga, mając dość takiego kapitana kasztana, postanawia go zostawić. Ciekawe, czy na końcu znowu się zejdą. A w międzyczasie na wyspę kraulem dopływa Henry, do którego przyłazi Cycolina, bo teraz jest już pielęgniarką i zamknijcie mordy, tłumacząc mu, że do znalezienia trójzęba potrzeba kilogram schabu, trzy marchewki, płyn do spryskiwa... A nie, to moja lista zakupów, sorry. Trzeba odczytać mapę w czasie krwawego księżyca, który akurat się zbliża, po czym straże nagle sobie przypominają, że jest poszukiwana, więc pomaga gnojowi uciec, sama dając się złapać, bo nie można mieć wszystkiego. A później zmarnowany Jack leci na mordę prosto w gówno, a że nie ma peso przy dół, zastawia w barze swój magiczny kompas, co oczywiście uwalnia załogę ślamazara, bo przekazywał kompas milion razy, ale teraz tak bardziej. Po czym zostaje pojmany za bycie niegrzecznym piratem i skazany na śmierć. O nie, ciekawe czy umrze. A Cycolina, zamknięta na całe szczęście w celi z szyberdachem, odczytuje z pamiętnika Galileusza, który dostała od starego, że do uwolnienia potęgi morza trzeba rozdzielić, a gwiazdy wiodą na wyspę, połowę zmyślali w postprodukcji, więc. Po czym Henryk kradnie mundur strażnika i znajduje Sparrowa, będąc rozczarowany, że przez lata szukał takiego żula bez statku, załogi i gaci. No wybacz, że nie zawsze nosi ze sobą okręt.
Chociaż w sumie to nosi. Wyjaśniając, że jest synem Elizabeth i Willa, którego chce uwolnić od bycia grzybem, a do tego potrzebny jest trójząb Posejdona, który przyda się też Jackowi, bo Salazar płynie go właśnie uderzyć. A dlaczego Posejdon zostawił mapę do swojej najpotężniejszej broni? A, bo jest idiotą. A tymczasem na skromnym statku ze złota przydupasy informują Testarossę, że Salazar pożera jego statki i niedługo przypłynie po nich, więc lezie do czarownicy, która przyrządza właśnie kisie. Gilowy, mój ulubiony. I wyciąga z dupy kompas Jacka, radząc Szkorbutowi, żeby poprowadził Salazara do Sparrowa, zanim ten odnajdzie magiczne widły, dzięki czemu odzyska panowanie na morzach i oceanach i oczkach wodnych. A gdy wróbel jest odprowadzany na egzekucję, wpada na wujka czekającego na chłostę, którego gra legenda muzyki. Wow, John Lennon! I opowiada mu po raz 600 tego samego suchara, który śmieszy tylko jego, bo w końcu jest wujkiem. A gdy dojeżdżają dziwolągi pojmane na rozkaz Lorda Farquada, Jack trafia na gilotynę w tym samym momencie co niuńka na stryczek, no bo w jakim innym terminie? Skąd wredny babsztyl wyzywa wieśniakom od wieśniaków, a po chwili kłóci się już z Jackiem, gdy kaci grzecznie czekają, a Henry odwraca ich uwagę, żeby Gibbs załadował z armaty, a potrzebował do tego dywersji, bo... Dzięki czemu gilotyna zamienia się w super śmieszną huśtawkę, a Scram atakuje kata niuńki tylko się odbijając, ale gdy ona pstryka go małym palcem u nogi, mięśniu od razu umiera. Jaka silna kobieta, może rozładujesz mi żuka z węglem? Po czym knypa zniechcący zwalnia maszynę wieszającą, ale pupcie za dupę łapie Henry, z którym przez bite po mordzie 16 minut wymienia wszystkie dwuznaczne teksty, jakie w tej sytuacji były nieśmieszne. Dobra, po prostu ją puść. A Jack uwalnia się z weselnym stołem i gdy porucznik opowiada przez 2 miesiące, jak to zaraz ubije Henryka i Cycolinę, wróbel po męsku zdejmuje go od tyłu bez ostrzeżenia. Ona chyba miała jakoś na imię, ale jej postać i tak wnosi głównie cyceksy, więc... Po czym zabiera małolatów jako więźniów i nawigację do Trójzęba, wodując spróchniałą sukę o nazwie Konająca Mewa. Ciekawe, tak samo nazywam swoją armatę po wystrzale. A tymczasem Testarossa płynie wprost na okręt Salazara, któremu oferuje doprowadzenie do Jacka przed świtem, stawiając na szali swoje życie, na co Michael Jackson się zgadza i dla jaj zabija mu część załogi. Ktoś zawiera układ, który z pewnością złamie? Wow, tego jeszcze w tej serii nie było. A gdy wschodzi już świt i Barbarossa nie zdąża, Salazar już ma go zabić, ale jednak uznaje to za idealny moment na streszczenie swojego origin story, bo pewne rzeczy są nieuniknione jak kupa. Więc flashbackuje do czasu, gdy jako pogromca piratów rozgromił kilka statków, ale na jednym ostał się Jack, który stojąc na bocianim gnieździe wyglądał jak wróbelek i stąd wziął się jego pseudonim, rozpowszechniony przez typa, który chwilę później został na zawsze uwięziony w diabelskim trójkącie? Aha! Że gówniarz cwaniakował, Salamander ruszył za nim w pościg, dając się nabrać na szprytne zawinięcie na ręcznym, przez co wpierdolił się w maliny, gdzie jego statek oczywiście eksplodował, bo wcześniej była tam fabryka dynamitu. A podziurawiona załoga uległa klątwie, gdy w ogóle nie dziwaczny awatar Sparrowa dostawał właśnie wszystkie swoje rekwizyty. Już myślałem, że nigdy nie poznam tej gównowartej informacji. Po czym Testarossa zauważa na horyzoncie statek Jacka, a gdy Gibbs zauważa ich i załoga ogarnia, że Ślamazar ściga wróbla, odsyłają go w łajbie z gówniarzami, gdzie Cycolina obnaża swój gorset. Dzieci to mogą oglądać, Lafiryndo. I wskakuje do wody uciekając, gdy Michael Jackson każe wypuścić za nimi swoje rekiny zombie. Bo chyba nie myśleliście, że ich nie ma. A sami włączają napęd dupny, biegnąc po wodzie za Jackiem, który zaprzęga sobie rekinę i ciśnie do brzegu jak motorówką. A już za chwilę Tom i Jerry. Na szczęście załoga Ślamazara nie może wejść na ląd, bo zostali uwolnieni, ale bez przesady, więc kończy się na pogróżkach słownych. Taki kozak, bo za ogrodzeniem. A chwilę później sieroty wpadają w dżungli na pułapkę, oczywiście do starego znajomego Jacka, który żąda spłaty długu wzięciem ślubu z jego ohydną siostrą. Fuj, jest ruda. Ale na szczęście, gdy już mają lecieć w żygi, zjawia się Barbossa i zabija wieprza, zdradzając Ślamazara, żeby też dostać się do wideł Posejdona i odzyskać panowanie na morzach. Czyli złamał wcześniej zawarty układ? To chyba pierwszy raz w tym filmie. A że nic nie prześcignie wraku duchów, uwalnia czarną perłę bez pytania.
pytania, przebijając Jacka mieczem czarnobrodego prosto w butelkę. Byłoby śmiesznie, gdyby miał ją w drugiej kieszeni. Po czym wrzucają ją do wody, ale idzie na dno i wszystkim jest smutno. I ktoś ma w to uwierzyć, ale wbrew wszelkim oczekiwaniom wyrasta do skali 1 do 1. A gdy płyną po te zasrane widły, Testa Rossa, wypytując Karynę o pamiętnik i czerwony rubin, uświadamia sobie, że to jego córka. Jestem zszokowany i naprawdę mnie to obchodzi. Po czym doganiają ich brytyjskie kubraki i już szykują atak, ale zostają nagle pożarci przez ślamazara, więc oczywiście statek eksploduje. Michael Bay zakradał się na planszy, ale po zabawie w berka na armatach docierają w końcu do wyspy, która ma wskazać lokalizację Trójzęba, ale pirat zombie porywa Henry'ego. Dupę. Po czym pupcia wkłada rubin z pamiętnika do ostatniej gwiazdy, włączając odpływ liniowy do grobowca Posejdona, gdy przydupas ostrzega Salazara, że jeśli opęta żywego, już na zawsze pozostanie w jego ciele, ale ten odpowiada, że Trójząb to ogarnie. Popisząc te gówna, możesz zmyślić wszystko. I już sekundę później opętany Henry rzuca się na Sparrowa, gdy niuńka uwalnia Trójząbek, który Henryk jej wyrywa, odklejając się od spaniarda mogącego już stać na lądzie, bo ma zabawkę. Najwyraźniej dostał obszerną instrukcję obsługi do swojej klątwy. A że chce za wszelką cenę zabić Sparrowa, bawi się z nim, jakby miał pistolet na wodę, a gdy w końcu nabija wróbla jednym zębem, to oczywiście prosto w dziennik, który go ratuje. Drogi pamiętniczku, dziś przeżyłem dzięki lenistwu scenarzystów. A gnojki ogarniają, że do złamania klątw trzeba złamać Trójząb, więc Maciek przecina go jednym machem, bo jest karwa z cukru i wszystkie klątwy zostają zdjęte. Oprócz tej z gównianymi sequelami oczywiście, po czym przylatuje Testa Rossa kotwicopopterem, zgarniając głównych bohaterów, ale i ślamazara. A gdy Cycolindra zauważa tatuaż starego, pytając, kim dla niego jest, Barbossa odpowiada, że skarbem. Dlatego zostawiłeś ją w sierocińcu i miałeś na nią przez cztery części, po czym poświęca się dla niej, ściągając ze sobą ślamazara w otchłań Sedesu. A teraz wyobraźcie sobie, że nie trafił. A załoga, słysząc o jego śmierci, oddaje hołd zmarłej łazie, po czym Henry wręcza cycatej pamiętnik, która odpowiada, że od teraz nazywał się Barbossa. Dla nas zawsze będziesz Cycoliną. A później, niedaleko domu Henriksena, młody próbuje pocałować niuńkę, ale ta zdziela go po mordzie, żartując, że sprawdza, czy to naprawdę on, więc frajer zapewnia, że tak. Byłbyś świetną wycieraczką przed frontowe drzwi. Po czym dopływa Will, cały i bezklątwowy, a na powitanie przybiega Elizabeth, która przez te wszystkie lata na pewno nie popuściła nikomu pieroga. Ćwiczała jak prosiek, gdy ją A Małpiszon zwraca kompas Jackowi, który wyznacza kierunek na horyzont i w końcu zafumflowuje się z sierściuchem. No to do kolejnego pływającego kasztana. Moja prawdziwa ocena tego filmu to 5 na 10. A teraz obejrzyj kolejny szyderczy skrót przygotowany specjalnie dla ciebie, podżuszku. Won na siłownię.